Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Soldaten des Heeres. I zanim temat główny, to jedno tylko zdanie. Szanowni Państwo, jak już nie raz wspominaliśmy, założyliśmy dla Państwa i dla nas też Patronite, na którym troszeczkę mało się dzieje. Oczywiście nie wycofujemy się z tego, co mówiliśmy wcześniej. Felieton nie powstaje dla pieniędzy, ale to nie znaczy, że nic nie kosztuje. Wydajemy ogromne pieniądze na źródła i na sprzęt. Tutaj jeszcze raz dziękujemy panom za nowe softboxy. I chcielibyśmy państwa lekko zachęcić do wsparcia. Jest taka fajna książka. Napisał ją Tadeusz Loster. Jej tytuł taki przewrotny: Kufer pełen zapachu lawendy. Nie z przypadku się wziął ten tytuł, ale o tym przeczytacie państwo w środku. Książka świetnie pokazuje spostrzeżenia żołnierzy Wojska Polskiego na temat nie tylko samej mobilizacji czy kampanii wrześniowej, ale przede wszystkim ich stosunek do żołnierzy niemieckich. I właśnie tę książkę, chociaż konkursów nienawidzimy, bo mamy złe doświadczenia, ale chcielibyśmy zrobić taki mały w cudzysłowie konkurs. Otóż, jeżeli do końca tego miesiąca pojawi się przynajmniej 10 nowych patronów, bez względu na to, ile zaoferują nam wsparcia, to my spośród wszystkich, nawet tych, którzy już aktualnie nie są aktywnymi patronami, wylosujemy jedną osobę, której takową książkę wyślemy. Czekamy na Państwa do 31 grudnia. Po tym dniu będziemy sprawdzać, kto tam się do nas uśmiechnął na Patronite i z tych osób wylosujemy jedną osobę, która takową książkę otrzyma. Przypominamy, warunkiem jest przynajmniej 10 nowych patronów. Przejdźmy jednak do tematu głównego. Friedrich Wilhelm Ernst Paulus. To człowiek, który jest naprawdę wielobarwny i kojarzy się głównie z bitwą stalingradzką. Nie bez przyczyny i dzisiaj właśnie o nim Państwu opowiemy. Paulus urodził się 23 września 1890 roku w Guxhagen. Nie było mu jednak łatwo, gdyż jego ojciec był jedynie urzędnikiem niższego szczebla, co oznaczało, że młody Friedrich miał mniejsze szanse na karierę w wojsku niż wywodzący się ze szlachty przyszli generałowie i marszałkowie Hitlera. Niestrudzony ćwiczył jednak ogólnie rozumiane poprawne zachowanie, poprawną sylwetkę, poprawne słownictwo, kulturę osobistą czy szyk elegancję. Rodzina Paulusów miała ogromne problemy finansowe, ale mimo to ogromnym wysiłkiem posłali syna do gimnazjum. W 1909 otrzymał on upragnione świadectwo maturalne. Paulus bardzo starał się o przyjęcie go do marynarki wojennej Armii Cesarstwa Niemieckiego, jednakże bezskutecznie. W obliczu tego podjął studia prawnicze, aby w marcu 1910 wstąpić ochotniczo do 3. Badeńskiego Pułku Piechoty, gdzie szybko awansował do chorążego. Przełożeni dostrzegli jego umiejętności i potencjał, dzięki czemu rok później mógł pobierać nauki w szkole wojskowej, gdzie w wieku 22 lat otrzymał stopień podporucznika. W tym samym roku ożenił się z wywodzącą się ze znamienitego rumuńskiego rodu Eleną Rossetti Solescu. W tym miejscu, a może nawet już trochę wcześniej, a może już przy czytaniu tytułu naszego odcinka, mogliście sobie Państwo zadać pytanie, kurczę, ale jak Friedrich Paulus, chyba Friedrich von Paulus? No nie, to nie jest błędem z naszej strony. Jeżeli chodzi o człon von, to był i jest on nadal zarezerwowany wyłącznie dla osób pochodzenia szlacheckiego, a Paulus nie był arystokratą, wywodził się z mieszczaństwa. Tak naprawdę można spotkać niejednokrotnie, czy to w jakichś filmach, czy książkach historycznych, czy też nawet w jakichś dokumentach z tamtego okresu, zapisywanie właśnie jego nazwiska z takim członem, czyli właśnie Friedrich von Paulus. Nie wynikało to jednak z jego szlachectwa, no bo powtarzamy raz jeszcze, on szlachcicem nie był. Wynikało to raczej z jego zachowania. On kreował się na człowieka z wyższych sfer, bowiem wierzył, że no, tylko dzięki temu może sobie zapewnić jakieś tam równouprawnienie w stosunku do jego kolegów z wyższych sfer. Czy mu się to udało?
Poniekąd tak, do końca życia uważany był za jednego z najbardziej eleganckich ludzi w armii. Wróćmy jednak do życiorysu Paulusa. Wybucha I wojna światowa. Służy on w Korpusie Alpejskim i walczy m.in. na Bałkanach. Jednym z jego pól chwały jest także Verdun. Choć jego służba w okresie 1914-1918 miała raczej charakter typowo sztabowy, wyróżniał się na tle innych jako bardzo zdolny i predysponowany do dowodzenia oficer, otrzymując pod koniec służby promocję na stopień kapitana. Uwzględniając jego sukcesy dowódcze w 1922 roku, zostaje wysłany do szkoły oficerów sztabu generalnego Reichswehry. Choć cykl szkoleń ukończył 2 lata później, służbą w wojsku nacieszył się tylko 5 lat, gdyż w 1929 został wykładowcą na uczelni wojskowej. Armia jednak chciała wykorzystać jego potencjał i wiedzę, co też uczyniła, mianując go w lutym 1931 roku majorem, potem przekazując mu dowodzenie nad eksperymentalną jednostką pancerną, a w 1938 mianując go szefem sztabu 16. Korpusu Armijnego Guderiana. Mamy rok 1939. Paulus zostaje generałem majorem i szefem sztabu 10. Armii. Niemcy szykują się do ataku na Polskę. Po kampanii wrześniowej 10. Armia zostaje przemianowana na 6. Armię Polową i skierowana do walk we Francji. Po ich zakończeniu Paulus zostaje generałem porucznikiem i skierowany do sztabu generalnego. Paulus w największej tajemnicy opracowywał plany agresji przeciwko Rosji. Nie mógł się jednak wtedy spodziewać, że operacja Barbarossa, w ramach której będzie zmuszony prowadzić walki o Stalingrad, stanie się dla niego przyczyną zupełnego załamania nerwowego. Był najmłodszym z niemieckich dowódców armii, bowiem stanowisko dowodzenia objął w wieku 52 lat. Niestety Paulus nigdy wcześniej nie dowodził w warunkach bojowych żadnym większym związkiem taktycznym, aż tu Hitler przydziela mu uchodzącą za elitarną 6. Armię. W sierpniu 1942 roku armia Paulusa zostaje skierowana do walk mających na celu zdobycie Stalingradu. I choć Niemcy mieli początkowo ogromne sukcesy w szczytowym momencie, kontrolując ponad 90% miasta, finalnie przegrali. Jakie były przyczyny tej klęski? Powody można mnożyć. Przede wszystkim były to ciężkie warunki pogodowe, nieludzki mróz, zamiecie śnieżne, braki zaopatrzeniowe w żywność i amunicję oraz bezsensowny upór Hitlera, który wydał rozkaz o charakterze ani kroku wstecz. Nadto Paulus wielokrotnie sygnalizował, że armia jest zbyt słaba do ataku na Stalingrad. Podkreślał także, że im bardziej posuwamy się na wschód, tym stajemy się słabsi. Warto w tym miejscu dla przykładu przytoczyć depeszę radiową Hitlera do Paulusa z 24 stycznia 1943 roku. Zakazuje kapitulacji. Armia musi utrzymać pozycję do ostatniego żołnierza i ostatniego naboju oraz swoją bohaterską wytrwałością wnieść niezapomniany wkład w odbudowę obronnego frontu dla ocalenia Zachodu. Tyle teoria, tyle piękna teoria i górnolotne hasła. Tylko można sobie zadać w tym miejscu doskonałe pytanie. A skąd niby 6. Armia miała w obliczu tego brać zaopatrzenie, takie jak broń, amunicja, żywność, leki czy ubrania? Z piątnicy, no bo skąd? Hitler zakładał bardzo naiwnie, że 6. Armię będzie można zaopatrywać z powietrza. Na nieszczęście dla Niemców Luftwaffe w tamtym okresie była już niewydolna i niezdolna do otworzenia mostu powietrznego. Dodatkowym problemem była dosyć silna radziecka artyleria przeciwlotnicza i przejmujące coraz większą kontrolę nad rosyjskim niebem radzieckie lotnictwo. A taki oto radiogram do Oberkommando des Heeres nadał 23 listopada 1942 roku Paulus. Mein Führer, amunicja i paliwo są na wykończeniu. Liczne baterie i środki pancerne wystrzelały zapasy. Nie ma możliwości dostarczenia na czas wystarczających uzupełnień. Jeśli nie uda się zniszczyć nacierającego wroga, armia w krótkim czasie ulegnie zagładzie. W tym celu konieczne jest natychmiastowe wycofanie wszystkich dywizji ze Stalingradu. Wprawdzie utracimy wtedy bardzo dużo sprzętu, zachowamy jednak większość wartościowej siły ludzkiej i przynajmniej część materiału.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ten meldunek, ale melduję, że inni dowódcy podzielają moją ocenę sytuacji. Ponownie proszę o pozostawienie mi swobody działania. Hitler uparcie nie zgadzał się. 9 stycznia 1943 roku sytuacja dla Niemców w Stalingradzie była naprawdę opłakana. Świadczyć może o tym na przykład to, jakie były dzienne racje żywnościowe. A mianowicie walczącemu pod Stalingradem niemieckiemu żołnierzowi dziennie przysługiwało 75 gramów chleba, 24 gramy jarzyn, 200 gramów koniny z kością, 12 gramów tłuszczu, 11 gramów cukru, 9 gramów napojów i 1 papieros. A Paulus 19 stycznia 1943 roku takie słowa wypowiedział do jednego z oficerów Luftwaffe. Cóż powinienem powiedzieć jako dowódca armii, kiedy przychodzi do mnie żołnierz i żebrze: generale, poproszę o kawałek chleba. To już czwarty dzień, gdy żołnierze nie mają nic do jedzenia. Nie możemy już odbijać pozycji, ponieważ ludzie padają z wyczerpania. Zjedzono ostatnie konie. Czy potrafi pan sobie wyobrazić, że żołnierze rzucają się na stare końskie trupy, odcinając łby i jedząc mózg na surowo? Jednakże w tym dramatycznym dla Niemców położeniu to nie tylko Hitler legitymował się cholerną upartością. Za przykład niech posłuży sytuacja, w której szef sztabu 14 Korpusu Pancernego, pułkownik Müller, poprosił generała Schmidta, aby ten zwrócił się do Paulusa o to, aby ogłosił kapitulację. Generał Schmidt miał wtedy powiedzieć: no ale jak to, przecież żołnierze mają jeszcze zęby i bagnety. Gdy było już praktycznie pewne, że los Niemców pod Stalingradem jest przesądzony, Hitler awansował Paulusa na stopień feldmarszałka. 30 stycznia w godzinach rannych Paulus został zbudzony przez swojego adiutanta, który poinformował go o promocji. Führer nie poczynił jednak tego kroku po to, żeby docenić militarny kunszt Paulusa. On to zrobił raczej jako taki chamski, psychologiczny trik. Otóż awansował go na feldmarszałka, bo miał świadomość tego, że w niemieckiej historii od 1871 roku żaden niemiecki feldmarszałek nie dostał się żywy do niewoli. Hitler oczekiwał, że Paulus po otrzymaniu promocji na stopień feldmarszałka postanowi kontynuować tę tradycję i popełni z armią zbiorowe samobójstwo. Kiedy do Adolfa Hitlera dotarły informacje, że Paulus wcale się nie zabił, tylko kapitulował, miał wpaść w kompletną wściekłość i wykrzyczeć, że nawet kurwa ma odwagę popełnić samobójstwo, a nie ma do tego odwagi niemiecki feldmarszałek. Warto zwrócić uwagę, że po wojnie Paulus został powołany jako świadek strony radzieckiej w procesie norymberskim. Kiedy Hermann Göring w 1946 zobaczył go na sali rozpraw, miał zwyzywać go od brudnych świń i również, padając we wściekłość, uspokoić się dopiero wtedy, kiedy podeszła do niego amerykańska żandarmeria. Po wojnie Paulus zamieszkał w NRD, w ogromnej 650-metrowej willi. Otrzymywał miesięcznie 3000 marek, darmową służbę pod postacią sprzątających i ogrodnika. I możecie Państwo zapytać, to dużo, to mało? Średnio przeciętny niemiecki robotnik w tamtym czasie, aby otrzymać 3000 marek, musiał pracować 10 miesięcy. Paulusem jednak do końca życia targały ogromne wyrzuty sumienia. Miał on napisać m.in. takie słowa: siedzę często w niedzielę sam i słucham orkiestr dętych. Rozmyślam nad moim życiem i łzy lecą mi po policzkach. Zastanawiam się często, dlaczego tu wylądowałem. Dlaczego nie poległem w Stalingradzie. Dlaczego nie skończyłem w kopalni uranu. Paulus zapada na bardzo ciężką chorobę układu nerwowego, która powoduje u niego galopujący paraliż, finalnie prowadząc 1 lutego 1957 roku do śmierci. Władze NRD postanawiają spełnić jego ostatnią wolę jako gorliwego, wierzącego i praktykującego katolika i wyrazić zgodę na to, aby w uroczystościach
pogrzebowych o charakterze państwowym wziął udział ksiądz katolicki. Samego Paulusa trudno jest oceniać jako człowieka w kategoriach na pewno zły albo na pewno dobry. Jest to postać bardzo wielobarwna, wielowymiarowa, o czym świadczy jego historia i mnogość raportów spisanych jego ręką, które w toku przygotowywania tego skryptu mieliśmy okazję przeczytać. Paulus jawi się w nich jako dowódca troskliwy, który martwi się o swoich ludzi, prosi wielokrotnie Hitlera o zgodę na wycofanie się, na przegrupowanie się, podkreśla, że żołnierze nie mają siły walczyć. Paulus do końca życia zarzucał sobie i sobie przypisywał winę za śmierć tysięcy ludzi pod Stalingradem, uważając, że to jego wina, że nie był w stanie przeciwstawić się Hitlerowi albo że po prostu nie postąpił wbrew jego rozkazowi. Trzeba jednak pamiętać, że praktycznie do samego końca był ślepo posłuszny III Rzeszy i po rozum do głowy poszedł dopiero w połowie 1944 roku, niecały rok przed końcem wojny i już w radzieckiej niewoli. Póki co my dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszamy raz jeszcze do zastanowienia się nad wsparciem nas na Patronite, odwiedzenie naszego profilu na Facebooku, danie łapki w górę, łapki w dół, zasubskrybowania kanału. Dziękujemy bardzo za uwagę, kłaniamy się i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Soldaten des Heeres.